Cześć robaczki. Dzisiaj opowiem wam o tym, jak zostać piercerką albo piercerem. A tutaj macie odnośnik do poprzedniej części tego dwuczęściowego filmu o tym, jak zostać wizażystką albo wizażystą. Przy obu tych zawodach nie potrzebujecie tak naprawdę mieć jakiegoś papieru. To nie jest coś, co jest uregulowane na takiej zasadzie, że ten zawód musicie mieć na to jakąś licencję, jakiś papier, jakieś udowodnienie. Nie. Dzisiaj opowiem wam o tym właśnie, jak zostać piercerem, piercerką w wersji damskiej. Jak to się dzieje, że się nabywa takie umiejętności, jak się szkoli, jak to wyglądało u mnie oraz jak wygląda to z pracą, co możecie robić mając takie umiejętności oraz jak wyglądają perspektywy na teraz w tym momencie na polskim rynku pracy. Słuchajcie, przerywam, żeby nadać bardzo ważny komunikat. Kupiłam nowe eyelinery z Essence i z Catrice. Pod moim ostatnim filmem z eyelinerami, tutaj macie do niego linki, jeśli nie wiecie, o który chodzi, daliście mi przeogromny odzew, który był niesamowicie ważny, ponieważ dzięki wam okazało się, że mój eyeliner z Essence, który oceniłam dosyć dobrze, ale słabo oceniłam jego trwałość, zresztą widziałyście, bo zrobiłam test na żywo z wodą na ręku i po prostu on zszedł po zwykłym płatku, który był nasączony z wodą. Okazało się, że to albo trafiłam na jakąś słabą serię, albo był jakiś gorszy produkt, albo po prostu był to jakiś tam rzut produktów, które potem mocno udoskonalili i poprawili formułę, bo też kilka z was pisało mi, stety tylko kilka pisało, że są one tak słabo odporne, a większość z was się zdziwiła, bo są one super wodoodporne. I tak, zdecydowanie, szukałam przez 3 dni, nie znalazłam czarnego, a znalazłam ten też z tej standardowej oferty, bo to tylko niestety dwa kolory są, Miami's Ink, czyli 05, czyli taki srebrny kolor tego eyelinera z Essence i dokładnie, formuła jest identyczna, pięknie działa, pięknie się rozprowadza, kolor jest mocny i jest super wodoodporny. Także mój produkt był jakiś lipny. Mam nadzieję, że już więcej na takie nie trafię. Ale co jeszcze? Kupiłam polecany tak bardzo przez was eyeliner z Essence i Boże, z Catrice, co ja tutaj mówię, już Essence. Catrice. I Catrice jest super, po prostu super. Uważam, że wodoodporność jednego i drugiego jest niesamowicie podobna, różni się na tyle, że w ogóle nie ma jakby po co tego uwzględniać. Same pisałyście, że macie problem często ze zmywaniem tych wodoodpornych eyelinerów i fakt. Ja polecam zdecydowanie mleczko do demakijażu i płyn dwufazowy. Przyłożyć na płatku, przyłożyć, poczekać i delikatnie ściągnąć w dół. Dosłownie po takich 2-3 przetarciach na pewno go nie będzie, bo testowałam, sprawdziłam na ręku, na oku 3 razy. Po prostu potem miałam czerwone oczy od zmywania, ale to dlatego, że mam wrażliwe oczy. Także po to, żeby szybko wam to przetestować i właśnie nadać to oto sprostowanie. Także dziękuję bardzo za uwagę i wracamy do filmu o tym, jak zostać piercerką. Dobra, zacznijmy od tego, że wrócę do tej poprzedniej części, do tego poprzedniego zdania, czyli do tego, że nie trzeba mieć na to żadnego papieru. Nie uczy się tego w żadnej szkole kosmetycznej, ani wtedy, kiedy studiujecie też kosmetologię. Mogą być o tym jakieś jedne zajęcia, mały kursik i tak dalej, ale to nie jest coś, gdzie tam zdobywacie fachową wiedzę na ten temat. Fakt, że ja skończyłam studia z kosmetologii, tam 3/4 przedmiotów to są stricte medyczne przedmioty i one niesamowicie pomogły mi w pogłębieniu wiedzy na ten temat, ponieważ była tam histologia, histopatologia, fizjologia, co jeszcze było? Była alergologia, niezwykle ważna anatomia i te przedmioty były wpłynęły ogromnie na poszerzenie mojej wiedzy, ale to nie jest tak, że musicie je studiować, żeby się tym zajmować. Możecie tą wiedzę także zdobywać samodzielnie. I najważniejsze jest tak naprawdę w byciu piercerem jest to, co wy faktycznie umiecie i co sobą reprezentujecie jako osoba zajmująca się właśnie tą czynnością. Właśnie tą usługą, tak? Powiedzmy, bo to jest usługa. Nikt z pracodawców nie będzie, z dobrych pracodawców, z wiarygodnych pracodawców, czyli tam, gdzie piercing wykonuje się na najwyższym poziomie, czyli w studiach tatuaży piercingu, raczej nikt was nie zapyta o to, jaki macie certyfikat. Ważne jest to, co potraficie, czyli jakie jest wasze portfolio,
I jakby jak zdobywaliście tą wiedzę i jak długie macie doświadczenie i jak dobre macie doświadczenie. Bo to, że ktoś robi to 5 lat, wcale nie znaczy, że przez te 5 lat robi to dobrze. A czasami wcale nie robi tego lepiej niż w swoim, nie wiem, drugim miesiącu wykonywania tej czynności. Ja jestem osobą, która uważa, że jakby, no nie chcę narzucać, że każdy powinien się rozwijać, ale jeśli robicie to, co kochacie, a uważam, że każdy powinien zajmować się na co dzień w życiu tym, co sprawia mu przyjemność, co lubi, to po prostu jakby rozwój w tym kierunku jest dla was taką rzeczą totalnie naturalną, bo sprawia wam także czystą przyjemność. I tak samo ja. Cały czas się rozwijam. To jest dziedzina, w której jakby ciągłe doskonalenie jest wpisane. Wpisane po prostu w ten zawód. Tak samo jak zawód wizażysty, tak samo jak zawód kosmetologa, tak samo jak zawód lekarza i po prostu milion innych zawodów. Po prostu postęp w tych czasach idzie tak do przodu, że cały czas można polepszać swoje działania i uzupełniać swoją wiedzę. Więc wychodźmy z takiego założenia, że lubicie ją uzupełniać, że lubicie, że jeśli to lubicie, to czytacie też na ten temat, a nie na zasadzie takiej pójdę sobie na szkolenie, w jeden dzień dostanę całą wiedzę, a potem będę przekuwać. Nie, hello, w ogóle żadne, nie znam w Polsce żadnego szkolenia, które faktycznie przekazałoby wam fajną wiedzę i nauczyło fajnych rzeczy. Nie ma, nie istnieje takie szkolenie, po prostu nie znam. Jeśli było, jest, znacie jakiś, który jest super, bardzo chętnie o nim przeczytam, bardzo chętnie tych, którzy prowadzą to szkolenie, wypytam. Z ogromną chęcią poznam takie, które jest faktycznie dobre i faktycznie uczy was, tych, którzy chcą się nauczyć tego zawodu, dobrych i prawidłowych rzeczy, bo na wielu szkoleniach na przykład świetnie podają higienę, ale już sam zabieg to jest po prostu tragedia. Nie właśnie ze względu higienicznego, bo tutaj jest po prostu perfekt i zajęcia na przykład prowadzą lekarze z tego, ale po prostu sama technika przekuwania jest taka, jaka była 10 lat temu, czyli po prostu dużo gorsza, bardziej bolesna, taka, którą można zrobić szybciej, łatwiej, taniej i po prostu wszystko można jakby lepiej, a nie idą do przodu. Także jeśli znacie jakieś dobre kursy, bardzo chętnie je sprawdzę. Wracając do tego właśnie, jak nauczyć się. Jeśli nie kursy, to co? To moim zdaniem to, co robiłam ja i co uważam, że jest w 100% najlepszą drogą na zdobycie tego zawodu w taki faktyczny, fachowy sposób. Jest to szkolenie prywatne, bądź takie indywidualne chodzenie jakby do piercera lub do studia na takie praktyki. Takie coś to nie jest jeden lub dwa dni szkolenia, które po prostu jest przekazane jakieś suche wiadomości, ewentualnie przykujecie tam dwie, trzy rzeczy, absolutnie potem się nic nie umnie, nie macie żadnej pewności, niczego nie wiecie, a kiedy konfrontujecie to cały czas na żywo z rzeczywistością, tak jak to wygląda. Oczywiście macie wykłady, bo moim zdaniem takie uczenie też musi na początku skupiać się na przekazywaniu konkretnych informacji, potem sprawdzeniu ich, a potem konfrontowaniu w życiu po prostu podczas zabiegów i wykonywanie potem samodzielnych zabiegów, wielokrotne wykonywanie tych zabiegów, bo błędów można zrobić naprawdę mnóstwo. To nie jest takie łatwe, jak się wszystkim wydaje. To nie jest po prostu rozpakowanie trzech rzeczy w kucie igły i tyle. Technicznie to jest niesamowicie trudne, ale tą technikę i to wszystko może pokazać wam tylko jakby żywa osoba robiąca tu z wami teraz, w tej chwili, na żywym człowieku, w żaden inny sposób. Więc to jest ten sposób pozyskania wiedzy, który jest absolutnie najlepszy, prawidłowy i tak dalej. Oczywiście, że takie szkolenia prywatne, one kosztują. Na pewno was będą kosztowały, nie wiem, z dwa razy tyle co kurs, ale wiedzy zdobędziecie 10 razy tyle, jak nie więcej. Oczywiście jakby zaangażowanie czasowe będzie większe, ale nie, jakby nie za darmo, bo poświęcicie swój czas na takie lekcje prywatne, ale na pewno to, co zyskacie, będzie na pewno opłacalne. Ogromny minus tej metody jest taki, że tylko kilka osób w Polsce, w dużych miastach, coś takiego, taką wiedzę jest w stanie wam przekazać.
ale moim zdaniem dla chcącego nic trudnego. Ja chciałam i mieszkając w Elblągu jeździłam na przykład do Warszawy. Więc to chyba jakoś pokazuje moją determinację. To było dawien dawno temu w ogóle. Byłam w ostatniej klasie liceum? Chyba tak. Tak, wtedy właśnie zaczęłam już tak fachowo to robić. Dodatkowo, co jest bardzo istotne, kiedy ja zaczynałam, było bardzo trudno, bo zaczynałam mniej więcej około 10 lat temu się interesować właśnie tą tematyką. Czytanie już, ale dobrych, fachowych informacji. Ja czytałam je tylko i wyłącznie w języku angielskim od amerykańskich piercerów i z amerykańskich for internetowych i stron takich, na których nie nastolatki wypowiadają się, jak zrobiły to w kiblu i jak uważają, że to chyba będzie dobre, bo koleżanka przeżyła. Super, gratulacje po prostu. Tylko osoby, które już wiele lat, pracują, mają swoje techniki przekuwania i tak dalej, są dalece zaawansowane, bo wiadomo, w Stanach to już szalony piercing nawet można powiedzieć już dawno minął, bo tam już to było dawno temu. Więc było się od kogo uczyć. Dokładnie, więc czytanie, jeszcze raz czytanie. Jeśli chodzi o polskie fora internetowe, to Body Modifications jest właśnie tą stroną internetową z forum, która ma je najlepsze. Tam jest naprawdę kopalnia wiedzy. Tylko oczywiście nie ma nic bez pracy, bez ciężkiej pracy, czyli czytania, jeszcze raz czytania. Te informacje są, tylko po prostu nie są zebrane tak na jedną kupę, tak, do jednej książki, tylko tam istnieją. Oczywiście to jest tylko teoria, trzeba to jakoś skonfrontować, przełożyć na praktykę, ale informacje, które są tam zawarte, są w 100% prawdziwe. A teraz, jeśli chodzi o to, jak wygląda rynek pracy i w ogóle pracowanie w tym zawodzie. Zapotrzebowanie na piercerów jest takie i jeszcze mniejsze. To nie jest tak, że kiedy potraficie, to dostaniecie pracę, albo kiedy potraficie, to będziecie mieć klientów. Na pewno, jeśli szkoliliście się u dobrego piercera, macie dobre portfolio, dużo potraficie, jesteście kompetentni, bo po rozmowie po prostu to widać i czuć, czy ktoś umie to, co robi, czy tylko udaje, tak? To wtedy na pewno dużo łatwiej wam o zatrudnienie w studiu tatuażu. Jeśli też jesteście na początkowym etapie w miarę swojej edukacji, polecam na pewno profil taki z rozszerzoną biologią i chemią. Jeśli chodzi o studia, to tak jak mówiłam wcześniej, kosmetologia dała mi bardzo dużo, ponieważ tam były przedmioty medyczne. To nie jest absolutnie obowiązkowe, ale każdy taki atut, który macie, który idzie w stronę właśnie medyczną i fizjologiczną, jest oczywiście na plus, bo nie obędzie się, jakby nie da się być dobrym piercerem, nie znając mechanizmów funkcjonowania organizmu, gojenia się ran i tak dalej. To nie jest kwestia, że ja wiem, że trzeba stosować to i to, tylko ja wiem i znam grube, jakby mam poparcie ogromnej wiedzy na to właśnie, dlaczego tak się robi. I to trzeba wiedzieć po prostu. A tą wiedzę, jeśli nie przekaże wam dobry piercer, czyli nie wiem, na przykład ja, bądź kilku innych, którzy są właśnie w Polsce, to tak naprawdę ciężko jest to zebrać, bo to wszystko jest rozrzucone i nigdzie tego nie ma zebranego. Ale też nie ma takiej potrzeby zebrania, ponieważ tak jak mówiłam, piercerów wystarczy, że jest dosłownie kilka. Kilka, we Wrocławiu jest kilka tylko osób, powiedzmy w każdym dużym mieście jest kilka osób, wystarczy, że w mniejszym jest jedna i tak ona może z tego wcale nie wyżyć, więc tak. Wiem, niezbyt ciekawe, niezbyt miłe rzeczy mówię, ale chyba w każdym zawodzie nie jest łatwo. Ważne jest tutaj zapotrzebowanie, prawda? Bo to trzeba wziąć pod uwagę. Łatwiej na pewno jest wtedy, kiedy wiecie, że chcecie to robić, ale macie drogę alternatywną. I na przykład bycie piercerem jest formą dorobienia dla was, a nie głównego zarobku, bo on jest taki
mega niepewny. I naprawdę osób na wysokim poziomie w Polsce, na tym takim naprawdę dobrym poziomie, jest kilka. To jest kilka osób. A uwierzcie mi, że co najmniej kilka osób w tygodniu pisze do mnie z pytaniami, jakby co zrobić, bo chcecie zostać piercerem. Także jakby skonfrontujcie to z rzeczywistością. Ja nie chcę mówić jakichś negatywnych rzeczy, ale po prostu jestem za tym, żeby mówić ludziom prawdę i konfrontować wszystko z rzeczywistością teraz, a nie wtedy, kiedy będzie za późno, bądź kiedy poświęcicie bardzo dużo i będziecie rozczarowani. Rozczarowanie jest złe. Dobrze jest mierzyć siłę na zamiary, a ja wam mówię, jak to po prostu wygląda. Rzeczywistość jest brutalna. No. No. Ale, no nic, no kurczę, trzeba pracować ciężko. W każdym zawodzie trzeba pracować ciężko. Tak myślę. Są jakieś zawody, gdzie nie trzeba pracować ciężko. Jak są, to zazdroszczę. Okej, dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, koniecznie piszcie je na dole. Jeśli chcecie na przykład zobaczyć moje portfolio, to też link do mojego portfolio i makijażowego, i piercingowego jest na dole. No co? Dziękuję wam bardzo za słuchanie. Buziaki. Pa, pa.